Oni? Czyli kto? W 1984 roku, kiedy powstawał przebój Do They Know It's Christmas w Etiopii, miała miejsce ogromna klęska głodu. Po raz pierwszy w historii telewizja na tak wielką skalę mogła transmitować to, co telewizja lubi najbardziej. CBC's Brian Stewart is in Ethiopia, and tonight he filed this report on the almost unbelievable horror of people without food, without hope. Materiał nie wspomina ani słowem o politycznych przyczynach tragedii. Konkretnych politycznych przyczynach. Tam takie rzeczy po prostu się dzieją. Ale to wystarczyło. Na fali współczucia powstała piosenka, która mówi nam, że jedyna woda, która tam płynie, to gorzkie kłucie łez. A dzwonki świąteczne, które tam dzwonią, to brzęczące kuranty zagłady. Jeśli zastanawiacie się, tak wyglądają kuranty. Od tego czasu miliardy dolarów, paczek i celebrytów zaczęły masowo płynąć w stronę afrykańskich krajów, aby, no właśnie, pomagać. Zbiórki, zrzutki i akcje pomocowe w internecie, szkołach i miejscach pracy. To świetnie, że mamy w sobie te wspaniałe odruchy serca, ale czy to naprawdę pomoc, czy może syndrom białego zbawcy? Narracja o białym zbawcy opiera się na przeświadczeniu, że biały człowiek, czy mówiąc inaczej kultura Zachodu, ma moralny obowiązek ocalić inne regiony świata za pomocą swojego zaawansowania. Problemy z edukacją? Mamy rozwiązanie. Kryzys gospodarczy? Przygotujemy wam pożyczkę. Głód? Wyślemy wam Salmę Hayek. And decides to make a point and breastfeed a sick little boy who at 1 week old was born remarkably on the same day as her daughter. To między innymi narracja o białym zbawcy sprawia, że słyszymy później takie przejęzyczenia. We have this notion that somehow if you're poor, you cannot do it. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Biedne, białe. Większość reklam pomocowych opiera się właśnie o ten schemat. Michael, do you have Danishes in Africa? No. I've got a surprise for you. Thank you. You're welcome. Tastes like shit. Celebrities always give me these crappy presents. They have so little, yet they smile. A to tylko kropla w morzu. Spójrzmy na największą na świecie fabrykę historii, Hollywood. Co tu zwykle mamy? Silną, optymistyczną, białą bohaterkę lub bohatera, który ramię w ramię ze swoim czarnoskórym partnerem rozwiązuje problem rasizmu na świecie. Indiana Jones ratuje rdzenną ludność z sekty. W Służących biała pisarka sprawia, że czarnoskóra bohaterka decyduje się opowiedzieć swoją historię. W Gran Torino dobry rasista ratuje chińskie dziecko. Albo biały trener sportowy odnosi sukces ze swoją drużyną w drodze do sławy. Pozornie filmy te mówią może o nierównościach i walce z rasizmem, ale jednocześnie portretują osoby niebiałe jako ludzi, którzy sami nie potrafią walczyć o swoje. See the story of the black woman who became a world-renowned scientist, an accomplished cellist, and activist, and a man who was white while she did it. Her mic was too high, but I fixed it. It's fixed because of me. You're doing great. White savior. Deklarowaną motywacją białego zbawcy jest oczywiście pomoc. Co roku ponad 1,5 miliona wolontariuszy wyjeżdża do krajów globalnego południa, żeby zmienić świat. Wielu z nich wydaje się, że ze swoim europejskim doświadczeniem mogą robić tam rzeczy, których w swoim kraju nigdy by się nie podjęli. Na południu możesz budować bibliotekę, mając 17 lat, albo uczyć języka, mimo że sam nie znasz go najlepiej. Na tym opiera się cały wielki biznes wolonturyzmu. Pomoc jest możliwa, ale trzeba zacząć rozmawiać o realnych działaniach, które mogłyby poprawić relacje między Zachodem a krajami globalnego południa. Na przykład odszkodowania dla krajów z kolonialną historią. Albo jeszcze bardziej podstawowa rzecz. Traktowanie ich uczciwie na gruncie prawa podatkowego. O co mi chodzi? 1/3 światowego bogactwa jest w tej chwili ukryta w rajach podatkowych, jak Luksemburg, Cypr czy brytyjskie Wyspy Dziewicze. To między 7 a 30 trylionów dolarów. Sama Zambia traci rocznie około 3 miliardów dolarów wyprowadzanych przez prawników spółek miedziowych.
w ramach pomocy rozwojowej otrzymuje 120 milionów. 3 miliardy to zambijski budżet na rolnictwo, edukację i opiekę zdrowotną łącznie. Niestety prawda jest taka, że globalna sprawiedliwość podatkowa nie nastąpi prawdopodobnie w przeciągu najbliższego tygodnia, a wielu ludzi potrzebuje pomocy już teraz. Wsparcia w takich sytuacjach najlepiej udzielają organizacje humanitarne. Większość pracowników i pracowniczek to nie bez przyczyny osoby lokalne. Poznają lokalną kulturę, języki i potrzeby. A co z nami? My, jeśli chcemy pomóc, często najlepiej zrobimy to z domu, w kapciach, dokonując przelewu na konto zaufanej organizacji. A jeśli już zdecydujemy się na wyjazd, bądźmy świadomi, co robimy. Dowiedzmy się, jak wygląda odpowiedzialny wolontariat i zawsze zastanówmy się, jak wygląda nasz post czy zdjęcie, kiedy jesteśmy na miejscu. Pamiętajmy, że nie zbawimy świata tylko dlatego, że pochodzimy z Europy.